ruski patent. Że... No ja właśnie widzę, że tam masz podgląd. Tak, bo wyobraź sobie, że straciłem pewne materiały, a jest ten tak zwany iWatch, w którym widzisz, czy coś się nagrywa, czy nie. Będę w przyszłości to używał, a teraz wychodzi nowy iWatch i chcę nowego. A, okay. No ale za dobry podgląd. Słuchaj, no okazuje się, że to jest nie głupie, bardzo proste no i, ten, i rozwiązanie, które daje radę, więc proste rzeczy są dobre. Nie jestem jakiś pierdzielony czy coś. Ja właśnie jak wyszłam, to się zastanawiam, czy się nie zalałem. A weź popatrz na mnie, czy się tu nie... Nie, jest okej. No i dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj mamy specjalnego gościa, Werka, cześć. Cześć. Werka zajmuje się seksem i narkotykami. Brzmi to dosyć zabawnie dla niektórych, jak jakieś mocne uderzenie w twarz, albo ktoś pomyśli, że nie wiadomo z kim mam w tym momencie do czynienia. No teraz się będą wszyscy zastanawiać. Bądź może jest to długo oczekiwany wywiad czy rozmowa z prostytutką. Nie, w żadnym wypadku nie. Będziemy rozmawiali o problemie z seksem i narkotykami, a może nie tylko problemie, a w ogóle sytuacji w mieście Warszawa, w stolicy, ponieważ właśnie, możesz powiedzieć, jakie podmioty reprezentujesz? Tak, głównie jeżeli chodzi właśnie o temat uzależnień, narkotyków, seksu, chemseksu, to zaraz jeszcze może powiem, co to w ogóle jest. Seks z szynką? Nie, generalnie takiej sytuacji właśnie głównie dotyczy to kontaktów seksualnych między mężczyznami, gdzie pewną określoną grupę substancji używa się do tego, żeby ten seks trwał długo, żeby mógł być z wieloma partnerami, żeby był taki no, bardzo oderwany od rzeczywistości. No i właśnie pracuję w Fundacji Edukacji Społecznej już od kilku lat i tutaj się głównie zajmujemy właśnie edukacją narkotykową, redukcją szkód, czyli takim w ogóle podejściem w profilaktyce, jeżeli chodzi o uzależnienie, ale też i psychoterapię. Też z takim właśnie elementem terapii seksuologicznej, no bo to jest takie na pograniczu, prawda? Że z jednej strony mamy problem z substancjami narkotykami, a z drugiej strony z całą seksualnością, więc to taka jest, bym powiedziała, psychoterapia pograniczu tych dwóch terapii uzależnień i terapii seksuologicznej, a oprócz tego jeszcze współprowadzę w Warszawie miejsce z psychoterapią Mental Spot. Ale tutaj to już się różnymi rzeczami zajmujemy, więc... Zacznijmy od jednej rzeczy, no. Bo uważam, że są istotne. My w opisie wrzucimy linki, ale gdzie ludzie mogą się zgłosić w tym momencie, jeżeli mają problem z jakimkolwiek z tych uzależnień, które wymieniłaś, albo może chcą sobie zrobić testy na HIV, a może nie wiem, porozmawiać z psychologiem. Już mówię. Gdzie? Więc tak, no paradoksalnie w ogóle pandemia dosyć ułatwiła sprawę, bo przez to, że właściwie wszystko było pozamykane, to bardzo dużo, łącznie też z naszą organizacją, działań przeniosło się do internetu. W związku z tym z każdego miejsca w Polsce zawsze można do nas napisać na profil. Nasza poradnia nazywa się After Party FES. W krótkiej nawet wiadomości na Facebooku, mailu, telefon, SMS, cokolwiek, że hej, w tej sprawie potrzebuję pomocy. I u nas jest jedna osoba, która odpowiada za to, żeby przekierowywać dalej. W takim sensie, że nie dla każdego jest ta sama forma terapii, ta sama forma oddziaływania, tylko no są konkretne osoby, które mają powiedzieć, ok, no to dla ciebie byłaby lepsza taka terapia albo taka, bo ten problem z tym i z tym jest związany, więc my jesteśmy, głównie działamy właśnie, żeby włączać osoby do systemu leczenia, więc najprostszą drogą można albo napisać bezpośrednio do nas, ale też w Polsce leczenie uzależnień jest no, zupełnie refundowane, nawet nie trzeba być ubezpieczonym. Więc właściwie w każdym województwie, w każdej gminie jest takie miejsce. No najłatwiej do nas, jeśli będzie link, to super, ale tak jak mówię, można pisać leczenie uzależnień swoje miasto, no i teoretycznie ta pomoc będzie, z tym, że jeżeli będzie dotyczyło to seksu i narkotyków, no to to już jest cała historia tego, na jakiego trafimy terapeutę, no bo jest bardzo dużo miejsc w Polsce, już nie tylko homofobicznie na przykład nastawionych, więc nie do końca na przykład może się trafić terapeuta, który będzie jakoś taki miał różny stosunek na przykład do tego, że mamy seks z osobą tej
samej płci, no i faktycznie tej pomocy nie uzyskamy na przykład, bo będziemy się jakoś stresować, coś powiedzieć. Więc no, tak jak w wielu rzeczach w naszym państwie, organizacje pozarządowe są takim silnym sektorem wspierającym tę terapię, więc można napisać bezpośrednio do nas i wtedy my będziemy przekierowywać gdzie dalej. To chyba największy konkret, jaki mogę zostawić. Okej. Okay. Jakie są takie pierwsze potrzeby kontaktu i no właśnie, czy rzeczony test na jakieś różne choby weneryczne? Bo ty wspominałaś mi, kiedyś myśmy spotkali się no, poprzez znajomych nad Wisłą i ty mi opowiedziałaś o swojej działalności. Powiedziałaś, że wy właśnie na przykład robicie takie testy za darmo. Domyślam się, że no to jest bardzo dobrze, bo może być przypadek, gdzie nawet głupia cena może być dla kogoś... Nie, no pewnie, bo to zrobienie na parę chorób to już byłoby parę stów. Ogólnie w Polsce działają punkty PKD, to są takie właśnie miejsca z anonimowym, szybkim testowaniem. W Warszawie fundacja prowadzi dwa takie punkty nasze, Fundacja Edukacji Społecznej. Jeden jest na Jana Pawła, drugi jest na Nugat na Ursynowie. No i właściwie to wygląda tak, że to nie ma żadnego zapisu, przychodzi się z ulicy, wymyśla się jakieś hasło, prawda, mówisz jakieś tam konkretne słowo, jakie tam sobie wymyślisz. Testy są robione z palca, więc to jest tylko nakłucie, kropelka krwi na HIV, HCV i kiłę. 15 minut jest wynik. O, tak, tak szybko? Tak. No to normalnie to jak się tak, płaci jak robisz pieniądze, jakieś czy tam to masz najszybciej tego samego dnia za 5 albo Bóg wie ile godzin. Tak, no bo to też jest tak, że ten test szybki z palca to jest taki test przesiewowy. No, może na przykład jeżeli byłby wynik niejasny, albo na przykład byłby wynik dodatni na którąś z tych chorób, no to wtedy ten test się powtarza pobraniem krwi z żyły, no i wtedy rzeczywiście wynik jest na drugi dzień. Ale taki test przesiewowy do kilku tygodni wstecz, no to właściwie jest od razu. Co więcej, my w ogóle zaczęliśmy teraz, znaczy nie teraz, to już parę lat temu, robić testowanie w kierunku HIV, HCV i kiły w klubach i na imprezach. Regularnie. Naprawdę? Tak. W Warszawie ludzie to już się jest dobrze bawią. A nie chcecie teściku? Tak, dokładnie tak. To znaczy stoi wielki stent, że darmowy test na tam właśnie HIV, HCV, kiłę. I co więcej, jak ludzie paradoksalnie trochę się podpiją, no to w ogóle mają trochę więcej takiej odwagi. No okay. Bo wiesz, to jest taka trochę figlarna sytuacja. Jesteś sobie na imprezie, wszyscy piją, tańczą, coś tam się bawią, biorą na przykład narkotyki też, czy tam w ogóle inne substancje. No i nagle, prawda, stoją bardzo mili, bardzo często kolorowi ludzie, te punkty są zawsze tam, wiesz, super przyozdobione, są też zawsze odgrodzone, więc tam nie widać, prawda, ktoś wchodzi na ten test. No i można tak zupełnie na luzie, niezobowiązująco, bez tego stresu, że czekasz w jakiejś białej klinice, w kolejce, gdzie wszyscy machają nogą, bo czekają na wynik na HIV na przykład, prawda? I dzięki temu w ogóle zdecydowanie, no w trakcie jednej imprezy można przebadać kilkadziesiąt osób. No dobra, ale mi się od razu do głowy nasuwa pierwsze pytanie. A co wyście mieli w sytuacji, jak komuś wyszedł wynik dodatni? Tak, no to po pierwsze... Bo rozumiem, że mieliście takie no może sytuacje. Tak się zdarzyć, oczywiście, tak. Szczególnie jeśli chodzi o kiłę, no to bardzo często się okazuje, no. Bo te testy z palca, jeżeli ktoś kiedyś chorował na kiłę, przechodził kiłę, to ma przeciwciała, więc ten wynik będzie się powtarzał. No tak, ale to jeszcze brzmi jak kiła tak, w dzisiejszych czasach. Ej, tam, tego. Znaczy, umówmy się, w dzisiejszych czasach HIV jest do ogarnięcia, tak, bo pewnie. W ogóle to bodajże w tym roku czytałem teraz, ja będę w ogóle możliwe, że miał rozmowę z wirusologiem. O, super. I jest niezły specjalista w Szczecinie, więc będę mógł zrobić tą rozmowę z tą osobą w moim rodzinnym mieście. I ktoś mi, jeden z oglądających ludzi mój program właśnie wysyłał, polecił tą osobę i jeszcze wysłał mi takie artykuły i podobno w tym roku są pierwsze osoby, dokładnie którym tak. Podano jakieś lekarstwa i nie było cofnięcia tak. się, znaczy ten wirus nie wrócił. No i czekają teraz na jakieś podsumowanie tego wszystkiego. Tak, no bo generalnie teraz sytuacja wygląda tak, że jeśli ktoś szybko czy nie szybko, no ale im szybciej tym lepiej złapie, znaczy zobaczy czy ma czy nie ma, to zaczyna się całą terapię i to się sprowadza już teraz do jednej tabletki dziennie i przy kontynuowaniu leczenia przez jakiś czas doprowadza się do takiej sytuacji, że osoba żyjąca z HIV jest niezakaźna. W tym sensie, że ona tak jakby
ma ten wirus, ale ta wiremia, czyli ilość tego wirusa jest tak niska, że kontakt z krwią tej osoby nie sprawi, że na przykład my też się zakazimy. Czyli... Ja słyszałem, że może być para, gdzie, nie wiem, chłopak czy dziewczyna... Jedna ma, tak, i nagle się okazuje, no, że wyobrażam sobie, że dla całej masy osób w ogóle takie ryzyko to jest fucking hardcore. Tak. No ale dobra, ludzie się kochają, naprawdę się kochają, nie tak, że tam coś tego, tak. Tylko kurde, no ja muszę być z tobą, a ja z tobą. No i co? I mogą żyć. Tak, mogą żyć i wtedy, jeżeli taka osoba się leczy i przestrzega, no oczywiście jest kontakt z lekarzem. Mogą współżyć. Mogą i może taka para, niezależnie czy to chłopak, czy dziewczyna, żyją z HIV, zajść w ciążę, urodzić dziecko, które nie będzie zakażone. Też prawda? O tym słyszałem. Tak, no. Bo to jest tak, że to jest nasz w ogóle przypał w Polsce, bo u nas testy dla kobiet w ciąży na HIV nie są obowiązkowe. To jest tak, że dobrze, żeby lekarz zalecił, prawda? I gdyby było tak, że każda kobieta będąc w ciąży taki test zrobi, i lekarz prowadzący, czy tam prowadzący poród będzie wiedział o tym, że ona żyje z HIV, to no jest taka troszeczkę, prawda, zmieniona procedura tego porodu i to dziecko wtedy rodzi się bez zakażenia. Ale najgorszy problem jest to, że w ogóle jeżeli chodzi o kobiety i temat kobiet żyjących z HIV, to już jest jakiś ekstremalny tabu, no bo, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że w Polsce pewnie zresztą nie tylko się to sprowadza, że wiesz, HIV to jest temat gejów i narkomanów, no, prawda, że to... No, nie wiem, wiesz, ale wydaje mi się... dziewczyn młodych świadomość tego, że też powinny się testować i jakoś to sprawdzać, no ja mam wrażenie, że jest bardzo niska i to też nie jest nasza grupa taka najbardziej testująca się. Rzeczywiście najwięcej, prawda, największa świadomość to jest właśnie wśród mężczyzn, którzy mają kontakty seksualne z mężczyznami. Oni się najczęściej testują, badają, sprawdzają, prawda, więc dlatego być może jest takie wrażenie, że to jest jakaś grupa, wśród której jest to najwięcej, no ale to wynika z tego, że inni się po prostu nie testują. No, ja takich kontaktów nie miałem, natomiast testowałem się bardzo wiele razy i no totalnie mi to ryło banie, ale to już o tym opowiadałem i nie ma co do tego w ogóle wracać. Natomiast jest taka scena, jak jest ten film o NWA, gdzie Easy i no, pod koniec odchodzi z powodu już AIDS, zarażenia HIV-em wcześniej. I właśnie jak mu to lekarz oznajmia, to on mówi, no ale przecież ja nie jestem pedałem, nie jestem homoseksualistą. No, nie pamiętam, ale to było raczej tego typu słowo użyte. I no, on mówi, no ale to co, ty nie wiesz, że... To nie dotyczy tylko homoseksualistów, ale to było masę lat temu. No więc i on mógł tego nie wiedzieć, a dzisiaj no do cholery jasnej chyba wiemy, że no... No ja ci powiem tak, no może ty, twoja bańka społeczna, moja bańka społeczna to wie, ale ogólnie świadomość społeczeństwa jest no ekstremalnie niska, bo każdy ma... Dalej ludzie uważają, że a to jest tylko dla homoseksualistów? No, tak, no bo ludzie się zabezpieczają. Jak dobrze pójdzie przed ciążą, jeżeli chodzi o prezerwatywę i nie za bardzo myślą o tym, że wiesz, że to możesz być piękny, zadbany, pachnący, wykształcony i w ogóle super, ale to nie ma znaczenia, prawda? No jeżeli ktoś ma seks bez prezerwatywy, to no tak, no jeżeli masz seks bez prezerwatywy, to zawsze istnieje takie ryzyko i chodzi o to, że po prostu ta świadomość, wierz mi, nawet wśród wykształconych młodych ludzi jest taka, że ich to nie dotyczy. Większość, no nie wszystkie, ale filmy, no to głównie są, prawda, z przeszłości od epidemii AIDS i właśnie osoba homoseksualnych umierających na AIDS. Albo no jest jeszcze taki niesamowity film z mojego młodości, zupełnie, który się nazywa, podejrzewam, że mogłaś o nim słyszeć, Kids. A powiedz coś, bo tych filmów jest dużo. A, no to jest klasyk, no. W ogóle grał w nim świętej czy nieświętej, nie mam do nieznaczenia pamięci, Harold Hunter. Dobra, wiem, który, wiem. No. No ale widzisz, no więc, no ale jest ogólnie takie wrażenie wśród ludzi, że to jakoś, wiesz, zawsze każdym się, mnie to nie dotyczy, ja na pewno nie będę mieć HIV. No, kurde, no to, no i to jest taki, żebym ja miał takie myślenie, ja cały czas myślałem, że zaraz będę miał. Widzisz, nerwica w drugą stronę. No, okej. Okay.
No ale no w każdym razie, nawet jeśli już to się wydarzy, no to teraz to jest kwestia naprawdę jednej tabletki dziennie, sprawdzania stanu zdrowia i jak się dobrze prowadzi leczenie, to w ogóle się nikogo też, tak to się mówi, niewykrywalny, niezakażalny, prawda, że jakby no nie ma, też nie ma żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o innych, prawda. No ale z drugiej strony ja nie ukrywam, że mam siebie za tolerancyjną osobę, ale jak bym poszedł do łóżka z dziewczyną i ona w trakcie by mi powiedziała: słuchaj, ja mam HIV, ale luzik, bo ja biorę te tabletki i w ogóle o nic się nie przejmuj. Kurna, no to przecież ja bym odcipiał. To... No tak, no bo ale to widzisz, dobrze podałeś wcześniejszy przykład, prawda? Czyli ludzie, którzy ze sobą są i by się tam, wiesz, chcieli ze sobą być, to jest co innego, no bo jeżeli ty byś spotkał, wiesz, nowo poznaną osobę i ona ci coś takiego powie, to przecież ty nie masz żadnej gwarancji, że ona bierze leki regularnie, czy rzeczywiście jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna, dlatego no, w takim przypadku trzeba po prostu używać prezerwatywy i tyle, no. Nie ma wyjścia, to jest trochę tak, jakby ci dziewczyna powiedziała... Ale wojaki, kurde, nawet gdybym mi mieli zalaminować, to bym z nią nie poszedł do łóżka, bo było no ale... dobra, cześć, przepraszam cię, idę odkazić wszystko, Jezus Maria, wychodzę z tego. To... Tak bym zareagował. Ale rozumiem, że to też się wiąże z twoim dotychczasowym testowaniem się regularnie i jakimś stresem, że mógłbyś to mieć, no ale to, wiesz, no to ja uważam, że w takiej sytuacji lepiej w tę stronę, bo ty nie wiesz być może, co to jest za osoba, czy ona się leczy, czy ona się nie leczy, prawda, czy to jest żart, czy to jest prawda i wtedy trzeba przede wszystkim dbać o swoje zdrowie, no wiadomo, ale jakbyś już kogoś poznał, na kimś by ci zaczęło zależeć, czy wiesz, kogoś byś szczególnie polubił i by ci powiedział, i byś miał pewność, jakby znając tą osobę, że ona dba o swoje zdrowie, możesz zawsze z nią pójść na taki test. Powiedziałbym, wreszcie bym się zemścił za wszystkich mężczyzn i powiedziałbym jej tak, mogę dać, zostań mi przyjaciółmi. W drugą stronę. Za wszystkich mężczyzn, tak, tak, którzy to gówno musieli tak usłyszeć. Tak, jeszcze pewnie byś nagrał to zukryć. No tak, ale no to no właśnie widzisz, no bo to jest jakiś taki lęk, który my po prostu mamy. No ja myślę, że to jest w ogóle... No właśnie, że to jest coś takiego, że my nawet, wiesz, możemy być świadomi, mieć jakąś wiedzę, ale to jest jakiś taki stres o tym właśnie z pokolenia mówię. Na pokolenie, taki sprzedany, trochę nieświadomie, prawda? No nie, nie do końca, no słuchaj, do wczoraj to była choroba nieuleczalna, jak będzie uleczalna przez 20 lat, to wtedy pewnie powiem, jo, luzik. Ale no nie, no kurde, wiesz co, no nie, tak nie jest. Ale też wspomniałeś o tym, niestety ten fakt właśnie osób, które zostały wyleczone w takim sensie, że prawda, została im podana terapia i później już nic tam nie, im nie wychodzi, prawda, no to akurat się odbyło właśnie wszystko mniej więcej, prawda, jak się mierzyliśmy z COVID-em. No ale rzeczywiście jest tak, że to, prawda, wprowadzają te nowe różne formy terapii i rzeczywiście, prawda, są przypadki na świecie osób, które całkowicie jakby, prawda, nie posiadają w ogóle w swojej krwi i organizmie wirusa, czyli są wyleczone, ale to musi być na poziomie zakażenia. No jak się rozwinie AIDS, to nadal dzisiaj, prawda, nie ma lekarstwa, nie ma leczenia na AIDS, prawda? Dlatego my tak dużo mówimy o tym, że trzeba testować siebie, bo to chodzi o to, żeby wykryć to, że jest się zakażonym i że ma się, no, że jest się osobą żyjącą z HIV, po to, żeby zacząć leczyć, zanim rozwinie się AIDS, no bo AIDS to choroba, która rozwija się po mniej więcej dzisiaj, no 8-10 lat od zakażenia. I rzeczywiście, jak już się rozwinie AIDS, no to nie ma ratunku póki co. To jest słabo. Dlatego chodzi o to, żeby po prostu się testować, żeby wiedzieć, bo najgorsze to jest nie wiedzieć tego. Jak wiesz i jesteś, no wiesz, znasz swój status i możesz zacząć leczenie, no to jest w ogóle no czy zupełnie ktoś inna sytuacja. W ogóle w takim razie można stwierdzić coś takiego, że warto by było, nie wiem, jeżeli się nie mieszka w klasztorze, to raz na 5 lat walnąć sobie teście? Ja bym bardziej powiedziała, że po każdym seksie, w którym nie było prezerwatywy. No dobra, ale teraz wiesz co, no to tak. Może tak, jak kogoś nowego poznajesz i tam sobie, nie wiem, na przykład chcesz z nim wchodzić w relację, to fajnie byłoby pójść razem na taki test, we dwoje. Raczej z ale nią, rozumiem, że to jest... bo tak samo, że z nim. Tak, albo z nią. No w każdym razie może, ale to jest też taka romantyczna wizja, prawda, że się zaczynamy spotykać i no to chodźmy razem na test, a jeżeli ktoś... Nie, no, kurwa, no. A jeżeli ktoś po prostu...
z różnymi osobami sypia, to dobrze by było od czasu do czasu, no przynajmniej z raz w roku taki test zrobić. No dobra, a co z okienkiem immunologicznym, dobrze to mówię? Serologicznym, no to jak, jest jak? Serologicznym. Serologicznym? Tak. No to jest ja myślałem, że serologicznym, dobra, tak. Okej. Okay, no to jest taka sytuacja, że jeżeli na przykład wczoraj byśmy mieli kontakt seksualny bez prezerwatywy i na drugi dzień już byli zestresowani i lecimy robić test, to ten test nic nam nie powie, bo taki test no z krwi to jest tak około 4 tygodnie od ryzykownej sytuacji, a ten z palca, no to tak, no mówi się, że tam no 6-8, no ale oficjalnie ja to słyszałem inaczej. Ja to słyszałem inaczej. No. Że najpierw jest tak zwane tak jest kiedyś trzeba było po 3 dniach to zrobić. Czyli po no po 3 dni, przy 3 dobach. Teraz mi mówili, że najnowsze badania nowej tej tam jakieś następne są stopnie tych testów, to one po dobie. Tak mi pani powiedziała w tym, w tej klinice. No w klinice pewnie. Że po dobie już może wyjść? Tak, bo jest, podobno jest te 5 czy 7 dni, kiedy on wyłazi i on się potem ukrywa. Tak. I dopiero po tym czasie zaczyna się nam namnażać, dlatego właśnie tak. W teście wychodzi po, no można sprawdzić do 4 tygodni wstecz. Czasem ale ja słyszałem, że te pierwsze dni można sprawdzić i to... To wiele osób mi to mówiło, że wiele, no i pielęgniarka, i lekarz, że to wykluczę, że już raczej na pewno nie. No, na początku to jest rzeczywiście tak bardzo jakoś intensywne namnażanie, aczkolwiek no oficjalnie, tak jak mówi Krajowe Centrum do Spraw AIDS, no to to jest tam po 2 tygodniach możesz sprawdzić, tak, żeby to realnie mogło być jakąś procedurą. Jeśli chodzi tam o... Cholera, przykład, no to ja inaczej. Na przykład jeśli chodzi te 3 dni, być może to o to chodzi, bo jest też taka tabletka, właśnie 2, mamy PrEP i PEP. PEP to jest taka tabletka, którą możesz wziąć do 3 do 72 godzin po... To wiem, to dobra. O tym opowiadałem, przejdziemy do tego, dobra. Bo to mogą ludzie tego nie wiedzieć, a to nie jest dla mnie informacja, ale mnie najpierw interesuje to, że ja słyszałem, że jest te pierwsze 3 dni kiedyś, a potem już po dobie można było zbadać i wtedy było widać ten wirus. Potem on jakby się ukrywał znowu w ciele i dopiero następne badanie, tak różnie mi tam mówili, że i ten, i miesiąc, i... No teraz jest, że 4 tygodnie, no to jest teraz oficjalne, bo to faktycznie jest tak, no... U nas takiego testu dzień po nie zrobisz. Znaczy z palca, czyli... Bo nie, ten nie test, z palca, z krwi. Tak, to jest z krwi i jest trochę inna... Czyli na przykład taki test nie będzie za darmo, nigdzie. Tak. To jest taki, że musisz pójść, nie wiem, do szpitala, prawda, do specjalistycznego miejsca i być może, prawda, no pobiorą ci tą krew i sprawdzą w ciągu tej pierwszej czy 3 dni. Tak, a potem, ale to jest coś praktycznie niedostępnego dla takiego człowieka z ulicy, prawda, a ogólnie to będzie najczęściej wyglądało tak, że po około 2-3 tygodniach człowiek choruje tak jakby na grypę, bo wtedy jest taki skok tego namnażania się wirusa i masz takie objawy grypopodobne, że tak ci niedobrze, mdli, nic konkretnego, właśnie trochę tak jakbyś chorował na grypę. No i wtedy jest znowu takie bardzo potężne zwiększenie, namnażanie tego wirusa. No i wtedy już jak zrobisz taki test nawet z palca, czyli czy twoje ciało już wytwarza przeciwciała na HIV, no to wtedy już takiego palca taki wynik będzie aktualny. No bo inna w ogóle jest technologia, jeżeli chodzi o te testy na przeciwciała, prawda? To jest trochę tak jak z tym COVID-em, jak robiliśmy testy, prawda? Że no, miałeś jakiś wirus, twoje ciało na to reaguje, broni się przed tym i te testy płytkowe to zawsze są na te przeciwciała. Czy twój organizm zaczął się już bronić przed danym wirusem? No dlatego to nie może być w ciągu tam doby czy 3, prawda? Ale jeżeli chodzi o taki test z krwi, no to rzeczywiście ten czas się bardzo skraca. No ale to nie jest coś dostępnego, to nie jest a taka jeszcze rzecz... Następna rzecz, jaką słyszałem, to jest też taki test, który ja też sobie raz walnąłem, że on kosztuje w ogóle 700 czy ileś. No. I to jest dla aktorów porno w ogóle, którzy wprowadzili te testy po tym, jak jakiś tam aktor porno po prostu no, złapał ten wirus. I
I właśnie one podobno są tak dogłębne, że nie potrzeba żadnego okienka. Tylko od razu. Tylko nieważne kiedy, to on to wykrywa, no bo chodzi o to, no, że ci ludzie nie są w stanie się sprawdzić, bo nie wiadomo, z kim oni seks uprawiali. No tak, to tak prawda, dalej, no. Aczkolwiek jeżeli chodzi o branżę porno, no to właśnie też bardzo popularne jest używanie prepu. To jest taki preparat, który się używa, no można używać codziennie, można tam parę dni przed takim kontaktem i on sprawia, że się nie, że nie zakazisz się HIV. I PrEP jeszcze można używać po ewentualnym zakażeniu się. Tak. I tutaj ja kiedyś opowiadałem całą historię, jak to należy zrobić. On też to nie jest miesiąca na miesiąc. To był potwornie drogi, ale można go dostać za darmo. Tylko trzeba powiedzieć, że ćpuńcie pierdolną strzykawką, a nie, że bzykałem się z prostytutką bez zabezpieczenia, tak. Wtedy się nie dostaje go za darmo. Tak, tak. I jeszcze bardzo ważna informacja dla wszystkich, że jest takie beznadziejne, kretyńskie, frajerskie, debilskie, ohydne, wstrętne, bez żadnego pomysłu, ślunku, prawo, że trzeba w ogóle najpierw pójść do lekarza rodzinnego i sobie załatwić skierowanie. Oczywiście, tak, no to jak ze wszystkim. No. Nie wiadomo po jakiego chuja, po to, żeby umrzeć szybciej, czy co. Tak, ale no widzisz, no to jest też absurdalne, że ty po pierwsze musisz się z takich rzeczy tłumaczyć, po drugie musisz powiedzieć, że to po to i po to, albo właśnie to, że ty, że to już ja w ogóle nie wchodzę w temat, prawda, jak bardzo stygmatyzowana jest praca seksualna, że na to w ogóle, prawda, nie, to masz za karę, będziesz miał, ale jak ci, tak jak powiedziałeś, ćpun dźgnął igłą, no to nie, to na to ci damy, prawda, to w ogóle nie powinno nikogo interesować. Powiem nawet ci więcej, co jest już szczególnie oburzające, nawet jeżeli jest sytuacja gwałtu, to nie jest takie oczywiste i proste, na przykład dostać za darmo to leczenie poekspozycyjne, czyli powinno być tak w cywilizowanym państwie, powinno być w cywilizowanym państwie, prawda, że jeżeli ktoś został zgwałcony, nadużyty seksualnie i istnieje takie ryzyko, to jest jakby pierwszy element, który dostaje na tej, wiesz, no, na obdukcji. Przepraszam najmocniej. Czy gwałciciel dźgnął panią igłą? Nie wiem. Tak. Nie wiem, może. No to bardzo na przykład, no musisz nie, sama ogarnąć. Proszę to ogarnąć tak. Samemu. I wiesz, i to jeszcze w Warszawie to jest pół biedy, bo jest szansa, że trafisz na ginekologa czy ginekolożkę, który ci powie, proszę jechać do zakaźnego po obdukcji, prawda? No bo jeżeli ktoś zgłasza gwałt, no to jedzie na obdukcję z policją do szpitala ginekologiczno-położniczego. No i jak to będzie jakiś ogarnięty lekarz, to powie, no to jak od nas pani wyjdzie, to proszę jechać do zakaźnego, powiedzieć, jaka była sytuacja i tam zakaźnik panią pokieruje i jakby no właśnie zorganizują, prawda? Komplet różnych, na przykład właśnie badań i leków na to, co się da zareagować, prawda? No ale pomyślmy sobie o kimś z jakiegokolwiek mniejszego miasta, no to w ogóle to nie istnieje ten temat, prawda? Nie istnieje tam testowanie, nie istnieje tam jakaś taka świadomość społeczna, istnieje stygmatyzacja na każdym poziomie. Dlatego, no, nasze... Od razu trzeba przyjść tak, z tymi... Tak. Razu z ranami po przybiciu na krzyż. Tak. No to wtedy, prawda, byś dostał. No i oczywiście nie można zapomnieć o dźgnięciu dzidą w żebro. Tylko ale oczywiście nie, że ty sam wziąłeś od kogoś igłę i strzykawkę i sobie podałeś, tylko że to ktoś cię zaatakował albo wpadłeś, prawda, bo wyjmowałeś coś ze śmietnika, no. Bo jakbyś ty powiedział, że ty jesteś użytkownikiem i używasz iniekcyjnie jakiejś substancji, to też nikt nie będzie do ciebie przychylnie spojrzał, a nie oszukujmy się, z chociażby jakiegoś obleśnego mefedronu mnóstwo ludzi bierze do Rzymie, no. A jak w tym wszystkim się, bo tak dużo się mówi o HIV-ie i myśmy też tyle gadali, co byś powiedziała o, wydaje mi się, też bardzo dużym problemie, o żółtaczce. No, tutaj jest o tyle, główna różnica jest taka, że po prostu jeżeli chodzi o to, to nie ma stygmatyzacji. Nikt, pójdziesz do lekarza, dostaniesz leczenie, nikt nie będzie wchodził w szczegóły, powiesz, nie wiem, że byłeś u kosmetyczki, u dentysty, gdziekolwiek i nikogo w ogóle to nie interesuje i tak jakby leczenie, prawda, no bo na przykład w przypadku kiły, no to dostajesz zastrzyk 2 i po sprawie, ale przez to, że to jest jakoś związane z seksem i w ogóle z seksualnością, no to
wiesz, to jest cały czas, my mówimy o tym, że to jest kwestia problemu społecznego i jakiegoś właśnie stygmatyzowania, dyskryminowania i tak dalej, a nie tego, że to jest po prostu choroba jak każda inna. Czy masz na coś o to? Może kawę czarną. Dużą czarną kawę poproszę i dużą latę na sojowym. Wyrożoną latę? Nie, zwykłą. Cukier dodatki? Chcesz cukier? Nie, dziękuję. Bez cukru. Zdrowie, no, zdrowo nowocześnie teraz. Może nie odpuści ten mak. Nie odpuści. Podziwiam, ale, od, ale ja sobie odpuszczę. Pozdrawiam i jadę do pani. To też. Kurde, no. Jak z automatu, co? Prawda? Znaczy, bo to a jest może? Z automatu. Tak. Może McFlurry, może jeszcze... Tak, ale chodzi o to, że powiedzieliśmy, że nie chcemy cukru i ona pyta o ciasteczko. Tak. Kurwa, ona nic nie usłyszała. A wiesz, że wielokrotnie mówiłem w maku na przykład takie coś i nic więcej nie chcę. A i tak cię pytam. Tak. No tutaj słuchajcie, jak gdyby ktoś z McDonalda to oglądał. Dzień dobry. To wiemy, że to nasza prawda. Ten, nie, właśnie chodzi o to, że gdyby ja już zgłaszałem wielokrotnie chęć tego, bo ja te kawki kupuję, żeby coś tam... Ten, i pewnie ci jeszcze nic za mak nie płaci. Nie, ale no słuchaj, nie muszą, bo dobrze się sprzedaje, więc jakby po cholerę im ja jestem potrzebny. Ale chodzi o co innego, no że to w takim razie, jeżeli coś tu można chociaż zmienić, no to naucz się pracowników, że jak ktoś mówi i nic więcej nie chce, to nie mówi się po tym, a jeszcze ciasteczko, bo to wkurwia. Dokładnie tak. Po prostu to wkurwia. Tak. I tak samo na przykład z tym przypadkiem, gdzie że cukier ten, ale to wy się tak wyszkolili tych ludzi, więc nie czepiajcie się tych ludzi, tylko zmieńcie szkolenia. To taka mała tak. Edukacja. Prawda? Makowa teraz. Dobra, no, no to... No ale cukier chwytliwy temat, wiesz, to też zawsze może właśnie zachęcić, a cię ciasteczka, a może coś słodkiego, wiesz, to trochę tak. Tak jak z innymi rzeczami, od cukru też można mieć niezdrową relację z cukrem. Wykorzystują to. Uważam, że bardzo, ja nawet czasem pozwalam sobie na takie żart jak kartele cukrowe. Zresztą myślę, że nie jestem wbrew pozorom w ogóle daleki od prawdy. Natomiast wracając do tych tematów, no to co? Dobrze. Temat HIV-a chyba jako tako przerobiliśmy. Tak, to ja tylko bym chciała, żeby każdy to zapamiętał, że taki test można zrobić w Polsce za darmo. Robi się go anonimowo, nie jest trudny do tego dostęp. Na naszych stronach też można wszystko sprawdzić. Nie, dzisiaj sobie odpuścimy wyjątkowo. Wie pani co? Ja tak wezmę potem, bo to szkoda tego marnować tutaj. O właśnie. Czekaj, zobaczymy, które jest laty. Tam, gdzie jest pierwsze wciśnięte, to jest czarne. Tam, gdzie są dwie wciśnięte, to... Dobra, okej, okay, to jest twoja. A wiesz, jakby się dało, to byś rzuciła w ten śmietnik. Ja podjadę, ty po prostu rzucisz w niego. Dzięki, do widzenia. To masz bardzo... No może się uda. To, na pewno się nie uda. Jak nie? Uda się właśnie. Czekaj. Patrz. Kurwa. 1-0, no. No i 2-0 dla Maka. Dobra, ja wysiądę już. To. Nie, dawaj. Ten. Jeszcze zalałam trochę piwa. Wysiadła pierwsza, ja chciałem. No dobra, słuchaj, to teraz tak. Aha, a tam był porządny. Dobra, no to ładnie. Coś jeszcze chcesz dodać do tutaj tego tematu? Nie, tylko to, żeby pamiętać, że to nic strasznego, że to można z tym żyć i przede wszystkim, żeby nie stygmatyzować i nie dyskryminować ludzi ze względu na to, bo to jest najgorsze, a nie sam fakt zakażenia. No i że właśnie jak zobaczycie, że gdzieś na imprezie jest taki test, to zapraszamy, bo wiem, że teraz też będzie w Białymstoku, uwaga. Tak? Na festiwalu Up to Date też będzie możliwość takiego przetestowania, więc myślę, że to w ogóle na festiwalu, było na Audio River przed pandemią, także to się też na festiwalach pojawia i w różnych przestrzeniach, także idźcie i róbcie taki test, jak będziecie mieli możliwość. Mhm. Więc w tym temacie chyba tyle. Jakie są... następne
problemy, z którymi ty się stykasz, z którymi stykają się organizacje, w których się udzielasz? No, pierwsza podstawowa rzecz, no to rzeczywiście taki problem uzależnienia, ale nawet niekoniecznie jakby takiego ciężkiego, tylko coraz więcej zgłasza się osób na tym poziomie takiego szkodliwego albo problematycznego używania. Czyli do nas najczęściej piszą osoby takie, które już czują, że mają problem, ale nie do końca czują się na przykład uzależnione. No może to jest trochę też typowe, prawda, wypieranie trochę tego, czy że się uzależnionym jest, ale właśnie takich rozterek, czy to już jest problem, czy to jeszcze nie jest problem, więc to jest jedna, bym powiedziała, główna grupa takich osób, które no chodzę co weekend na imprezę, jest problem, to, to i to, czy ja już mam iść na leczenie, na jakie leczenie, nie wiem do kogo mam z tym pójść, prawda, no więc takie osoby, do księdza zawsze. Tak, takie, które bym powiedziała, mają już jakąś myśl o tym, czy jakąś świadomość o tym, czym uzależnienie nie jest i że jest. No i tak same zaczynają trochę się stresować swoją sytuacją, więc to jest pierwsza grupa. Ja bym tu chciał się wciąć. Jak myślicie, że może już macie problem, to wiecie, co to znaczy? Że macie problem. Tak. Najczęściej tak. Bardzo często, jak myślicie, że nie macie żadnego problemu, to już macie problem. To ja powiedziałam, że wtedy jest nawet gorzej. Tak, zdecydowanie. Więc to jest pierwsza grupa i to są często niestety bardzo młode osoby, które zaczęły właśnie od jakiegoś mefedronu albo innego, jakiegoś, prawda, bardzo silnej substancji. Tak, no ale w takim sensie, że już nikt nie wie, co tam jest, czym to jest, no i to bardzo szybko takie uzależnienie często postępuje. Druga kategoria... Wącham biały proszek od Tomka. Nie, bardziej, że kryształ. Bo kryształ to jest chodliwa forma, jeżeli chodzi o substancję. Tak? A w ogóle wiesz, jak się robi kryształ? Niemodny, nic nie wiem. Znaczy, jak się robi kryształ? Mhm. Nie wiem. Ja już ci powiem. Bo zawsze będzie mówisz trochę... o MDMA? Nie, w ogóle substancji, która jest w krysztale. Na przykład mefedron może być w krysztale. Tak? Tak. Dobra, właśnie. Widzisz, no, to taki boomer jak ja, to myślał, że kryształ to MK od razu. Tak, ale... No ale właśnie na przykład nic nie jest wiem tak, o czpaniu, prawda, że właśnie takie piwniczaki, producenci, prawda, zamawiają beczki z proszkiem. No i żeby szybko tam zrobić kryształ, no to musisz go skrystalizować, ten proszek. Najczęściej za pomocą kwasu. Im silniejszy kwas, tym szybciej zrobisz kryształ. No i często bardzo jest tak, że właśnie ludzie się na przykład zatruwają niektórymi substancjami, nawet już nie dlatego, że one same w sobie są jakieś szczególnie silne, choć najczęściej tak, ale na przykład tego, że właśnie użyto kwasu siarkowego do tego, żeby zmienić proszek w kryształ. No i to była taka fala, jak mefedron w 2018 przestawał być legalny, bo się tam w ogóle pozmieniało polskie prawo już nie z tej listy poszczególnych substancji, tylko tam był taka zmiana, że po prostu całe grupy substancji przestały być legalne, więc mefedron przestał być legalny, no to trzeba było wszystko szybko wypuścić, zanim to prawo się zmieni. I właśnie wtedy była bardzo duża fala zatruć mefedronem, no właśnie dlatego, żeby szybko wykrystalizować, no to używało się bardzo silnych różnych kwasów, prawda, i ludzie się po prostu zatruwali od tego wszystkiego, co było tam dodatkowo, prawda, do wytworzenia tych substancji, więc najczęściej to są osoby jakoś tak związane z używaniem mefedronu. Druga grupa to są bardzo młode osoby, najczęściej nastolatki albo tacy młodzi dorośli uzależnieni od benzo, od Xanaxu, klonów, czyli klonazepamu i innych rzeczy po prostu dostępnych na receptę i to są niestety też bardzo często młode dziewczyny, bo jakoś bardziej do młodych dziewczyn przekonywujące jest to, że to jest legalne, że to jest wyprodukowane w jakichś sterylnych warunkach, że nie łamią prawa, no a wiemy, że benzodiazepiny to w ogóle jedne z najsilniejszych substancji, prawda, uzależniających i uzależnienie od tych leków to jest w ogóle potężna walka do tego, żeby co, i to jest w Xanaxie, tak? Na przykład, tak. Czyli co, ja nigdy nie próbowałem Xanaxu. No, nie? A nie. Kiedyś było mi bardzo smutno i pomyślałem sobie, żebym sobie wziął Xanax. Byłoby i... na chwilę milej, ale parszystwo. Bardzo ciężkie do wyjścia. Bo Xanax zalecali nawet lekarze. Tak, ale wiesz, no bo to właśnie o to chodzi, że ty, wiesz, no nie łamiesz prawa. Nie stresujesz się, jak jesteś szczególnie młodą osobą, może to mieć dla ciebie znaczenie. Nie stresujesz się jakimiś kwestiami legalności. To jest w sumie tanie.
No i wiesz, możesz po ksanaksie przykład pójść do szkoły. No będziesz taki trochę śnięty. I chodzi o to, że zanim ktoś jest w ogóle? No taki będziesz, no w ogóle czujesz się bardzo miło, niewiele cię interesuje, aha, masz takie rozluźnione ciało, wiesz, tak nie za bardzo masz myśli. Okay. Więc to jest taki stan trochę takiej odcinki. Ale takiej w stronę przyjemnej odcinki, prawda? Takiego głębokiego relaksu. Więc generalnie możesz na przykład długo chodzić, używając tego do szkoły, zanim się ktoś zorientuje i zanim będzie przypał. I najczęściej, jak się już tak powiem, wyda, tak bym to nazwała, że ktoś jest uzależniony od leków, to już jest w bardzo takim, bardzo często rozwiniętym uzależnieniu. No a to jeszcze najczęściej zwierz. Na przykład na imprezce sobie młodzi ludzie wezmą do alkoholu po pół tabletki, bo będzie super, to w ogóle nic potem nie pamiętają, tracą przytomność. No, bardzo niebezpieczny miks i taki do przedawkowania i bardzo ciężki do wyjścia z uzależnienia, no bo przecież nie jestem ćpunem, nie jestem uzależniony, to są przecież leki od lekarza na przykład. Także tutaj to krótka jest tak naprawdę droga do tego uzależnienia i bardzo ciężko z tego wyjść, bardzo. Więc to jest taka druga, bym powiedziała, grupa, którą jakoś my spotykamy. No a trzecia to są właśnie osoby mające problem z chemseksem, czyli używaniem substancji psychoaktywnych do kontaktów seksualnych i to ma najczęściej formę, to się tak nazywa, grupówka. I to służą do tego też aplikacje takie do umawiania się na seks. No i to najczęściej przybiera taką formę, że wiesz, taka imprezka to trwa od piątku do poniedziałku na przykład. I ktoś jest kilkadziesiąt godzin na nogach i używa różnych substancji po kolei, żeby to przetrwać, tak bym to nazwała. No i na przykład w ciągu takiego weekendu, nie wiem, no masz seks z kilkunastoma osobami, jeździsz z chaty... Bardzo niemotną osobą. Jeździsz z chaty do chaty, wiesz, te aplikacje mają tą geolokalizację, więc ty wiesz, gdzie tam masz jechać. No i to się przeradza w takie no, druzgocące ciągi. No i tam najczęściej będzie metamfetamina, no właśnie mefedron i tam wszystkie jego pochodne i jest jeszcze taka substancja krople, nie wiem czy kiedyś to jest GHB. Nie, bo już widzę w ogóle, że cholera jasna, ja to piłem sok z brzozy i myślałem, prawda? Że kurwa, że ten, że... Co tam uzależnienie od koksu przy tym, co teraz jest dostępne? Nie tak, no słuchaj, ojejku, no. To co mówisz, to wiesz, ja... Mam takie zawsze powiedzenie, że to tak w cudzysłowie, zawsze ćpun znajdzie sobie większego ćpuna, żeby sobie wytłumaczyć, że nie jest ćpunem. No tak. Więc zawsze można to eskalować. To co mówisz, to są grube, mocne tematy. Dochodzą cały czas nowe substancje, o których i bardzo dobrze, że ja nie wiem, bo wiesz co, żaden powód do dumy wiedzieć o wszystkim. Szczególnie w przypadku, gdy byłoby się konsumentem. No. Jeszcze mówiłeś o tych młodych osobach. Jedna rzecz mnie zainteresowała. Mm-hmm. Jak teraz się twoim zdaniem obniżył wiek ludzi zażywających? Teraz, no, pierwszy kontakt, pierwsza substancja, z którą ma się kontakt, to jest najczęściej marihuana i alkohol. A, no, bo w ogóle to, chociaż ja słyszałam, ty często też to podkreślasz, że alkohol to taka sama substancja psychoaktywna, jak i każda inna, więc tutaj to też jest jakoś jasne, że narkotyki i alkohol, to nie ma nic, że coś jest lepsze albo gorsze, wszystko jest takie samo, no, tak samo jest substancją psychoaktywną, więc najczęściej to będzie alkohol i marihuana. No i jest duża grupa nastolatków, które zaczynają około 12 roku życia. W liceum, tak jak my chodzimy... Wcześniej jak sukin kot. Tak. Ja usłyszałem od jakiegoś młodego człowieka, na przykład ja już jaram na przykład, nie wiem co powiedzieć, ponad 10 lat czy coś, mówię, kurwa, to ile ty masz lat? 20 coś. Ja zacząłem jak miałem 14 coś, ja mówię, stary, kurda, ja wiesz co... ledwo odkryłem, że siusiak służy do czego innego niż do sikania. A ty mi tu gadasz, kurna, że ty już ćpunem byłeś w tym czasie, czy fucking shit? Okej, okay, czyli byliśmy mała przerwa, bo spadł telefon, odkleiła się łapka do niego. Więc teraz musisz szybko wrócić na drogę. Tak jest.
byliśmy przy temacie, jak wcześniej ludzie zaczynają. Tak, no gdybyś poszedł do przeciętnego warszawskiego liceum na zajęcia o narkotykach, to na 30-20 uczniów w klasie kilkoro byłoby tak, może 3-4 osoby, które niczego nie próbowały. Okej, okay, to czyli ile tych osób tam... W jakim wieku ci ludzie byliby? No, takie 15-16, to już spokojnie, takie właśnie, taki okres inicjacji to jest tak od 12 do 14, 14 roku życia. No to życia. 12 to już mnie szczególnie przeraża, tak, no tak, nie? Tak, tak, tak. No niestety tak jest po prostu, no. Chociaż jak jest, nie wiem jak ty wspominasz takie czasy, na przykład jak alkohol, jak ty dorastałeś. Wszystko to było pojawił? Dużo później, słuchaj, tak? Ale ja jestem tak zwanym królikiem doświadczalnym. Co to znaczy? To znaczy, że jestem z pokolenia, które... Ja mam taką niesamowitą historię, która może ci obrazować, o co chodzi. Ja już ją opowiadałem, ale tobie jej nie opowiadałem. No ja kiedyś, jak skończyłem podstawówkę i poszedłem do liceum i wracałem z liceum autobusem i już podjechał autobus i szedłem do domu. Miałem kawałek do podejścia z przystanku i spotkałem kolegę z podstawówki, więc bodajże to nawet mogła być pierwsza klasa liceum. I on mówi do mnie: wiesz co, mam niezły pomysł na biznes. Ja zawsze taki byłem, że kurde, pomysł na biznes to było dla mnie cały ty. Coś świetnego. Tak. Ja mówię: słucham, co to za pomysł? On mówi: chyba będę sprzedawał narkotyki. I wiesz co? Ja pomyślałem tak, ale gówniany pomysł, kto by chciał to kupić? Beznadziejny pomysł. Dlaczego? Ja tak pomyślałem, bo nie znałem nikogo. W swoim otoczeniu. Tak. I jeżeli nawet gdzieś w moim otoczeniu ktoś był, co miał coś wspólnego z tym, to nikt się do tego nie przyznawał. Właściwie narkotyk był jeden, te ćpuny Hery z Jagiellońskiej, u nas taka ulica jest, i to okay. Byli ci, co tam walili kompoty i były takie no, to się tak to nie nazwało. I była taka fontanna i była Jagiellońska, a obok była Jana Pawła i tam w tej fontannie przy Jana Pawła były na przykład gdzieś strzykawki potrafiły leżeć. I to byli degeneraci, okay. Wiadomo, jak można kurwa sobie w ogóle, przecież każdy człowiek nienawidzi zastrzyku samego w sobie, tak. A to jeszcze sobie to samemu. Zrobić, no kurwa. Więc to była taka rzecz. I nagle się okazało, że to moje pokolenie, myśmy byli królikami doświadczalnymi. Każda nowa rzecz, która weszła, to no, myśmy ją testowali. Czy mniej, czy bardziej, ale w tym momencie, w którymś momencie gdzieś tam w liceum zaczęło się chodzenie po klubach. Ja wcześniej byłem jeszcze dużo mocniej zaangażowany w deskorolkę, więc mnie w ogóle tam odurzanie się nie bardzo interesowało. Natomiast... w ogóle nic mnie nie interesowało. Natomiast ta deskorolka no, była totalnie zajawką uliczną i ona się później jednak u każdego wcześniej czy później gdzieś przerodziła w clubbing, no, nazwijmy to tak. I oczywiście wtedy pojawiło się palenie. Ja pamiętam wszystkie pierwsze rzeczy. Ja pamiętam, jak ja pierwsze jointy, które paliłem, były tak słabe, że one w ogóle nic nie kopały. I jak ja zapaliłem takie jointy, to w ogóle nic nie daje, nie wiem, po co wy to palicie. I pamiętam pierwsze moje ujaranie się, gdzie ktoś mi dał lufę i ja powiedziałem: słuchaj, bez sensu. Daj jeszcze jedną, dwie, bo to w ogóle to na mnie nie działa, ale uważaj, bo to działa. Mówię: nie, to nie działa. No i przeszedłem na drugą stronę, szedłem pod taki klub, po prostu taka bomba we mnie pierdolnęła, że ja nie wiedziałem, jakby ktoś po prostu, nie wiem, wstrzyknął mi alkohol i wszystko naraz i w ogóle. Pamiętam, wiesz, pierwsze, jak idę przez centrum i mówię do kumpla: co dzisiaj robisz? On mówi: biorę tabletę. A ja, to ta tableta, co tydzień czy dwa tygodnie temu słyszałem, że takie coś w ogóle istnieje. A on: właśnie ta. Mówię: no to dawaj na pół.
Potem pamiętam, wiesz, pierwsza amfetamina jak się pojawiła. Pamiętam, jak z powodu w ogóle środowiska i właśnie tego całego podejścia nie zostałem narkomanem amfetaminy, bo moje środowisko mi wyśmiało. Jak z moim kolegą na któryś weekend poszliśmy gdzieś sami się nawąchać za ten, za, poza klub i myśmy przyszli i nasi kumple mówią tak: przecież na ci pali. Nie, nie, nieprawda. Nie, nie, tak. Oni, no jak, naćpaliście się. I ja przyszedłem do domu, mówię: ale z tym pierdolonym ćpunem. Mm. Tak, to jest właśnie to. O idę czym sam się chowam. Mówię, tak. Co jeszcze do własnych kumpli, że nie. Ten, ej, bardzo dobrze, zajebiście zrobili, świetnie. Tak. I mi przeszło potem od razu. Natomiast chodzi mi o to, że te substancje, czy to u mnie osobiście, czy nie, czy u moich znajomych, cały czas się pojawiały. Idę, a co robisz? Jestem właśnie na kwasie, tak? Aha, no właśnie, okej, okay. Okay, czyli jakby, że nie substancje, no my zresztą też tak gadamy z młodzieżą, że jest różnica pomiędzy tym, czy wychodzisz ze znajomymi i przy okazji sobie tam pijesz winko, palisz, czy coś bierzesz, a jest różnica, jak to używanie jest celem samym w sobie. Rozumiem, że trochę właśnie za twojego dorastania to już nie miało do końca znaczenia, z kim to będzie brane, tylko nie, że będzie brane coś nowego. Nie miało znaczenie z kim, tylko chodziło o to, że dzisiaj różnica jaka jest. Ja uważam, że ci ludzie doświadczają tego dokładnie tak samo, co więcej. W tym sklepiku w cudzysłowie jest towaru 30 razy więcej, tylko chodzi o co innego. O to, że ty możesz spytać o co 10, 20, Bóg wie, twój starszy brat może powiedzieć: słuchaj, stary, ty gnoju, tego się nie tyka, tak, śmak. A wtedy nie było, wtedy no było tak. Pierwsze pytanie to było: a co po tym jest? I tak. Mówił ci to jeden gościu, który prawdopodobnie nawet tego nie spróbował, tylko słyszał od innego gościa, co po tym jest. I on ci to kurwa mówił. I to była cała twoja wiedza o tej substancji. I więc dlatego mówię na te pokolenie króliki doświadczalne, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co bierze i nawet nie było grona ludzi, u których można było się poinstruować. Teraz o takich w ogóle właśnie organizacjach, o jakich ty mówisz, przepraszam. No ja bym nawet powiedziała, prawda, że teraz to mamy nawet Mestosława na YouTubie, więc to nawet nie trzeba iść do jakiejś organizacji, ani czytać, wiesz, jakoś ściągać jakichś książek. Zresztą my w klubach też robimy taką po prostu podstawową edukację, że tam zawsze są stoiska, materiały i można z osobami, które jakoś są wyedukowane w tym kierunku, pogadać, ale że rzeczywiście teraz szczególnie jakoś wydaje się, że i właśnie się publikacje pojawiają, prawda, i że dużo osób jakoś mówi o tym w kontekście właśnie nie tego, nie możesz tego brać, albo możesz, albo to jest złe, to lepsze, to gorsze, tylko po tym i po tym będzie to i to. Możesz spodziewać się mniej więcej tego i tego. Tak i tak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy słyszałeś, że w ogóle są testy do sprawdzania składu substancji, że w ogóle możesz sobie sprawdzić, co w tej substancji jest, że rzeczywiście... O tym słyszałem, ale to jest bardzo ciekawe. Gdzie takie testy dostać? Skąd już je wziąć? Mówię, właśnie w Polsce dystrybuje to Protest Kit. To też podlinkujemy. Mhm. Wcześniej testy były związane ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki, ale tam się odłączyli, jest oddzielny sklep i najprostsza zasada, ten test w ogóle, jak się kupi w takim pakiecie na kilkaset przetestowań, na kilkaset substancji, tam wychodzą grosze za jeden taki test, bierze się odrobinkę takiej substancji, no okruszynkę, wrzuca się do takiej mini fioleczki z płynem i obserwuje się zmianę zabarwienia koloru. I jest cała rozpiska, który kolor oznacza jaką substancję i możesz sobie oznaczyć, co w twojej substancji jest. Jest do tego też aplikacja, gdzie są tam no, informacje, co tam się może dziać, prawda, o dawkowaniu i tak dalej. Więc ile to kosztuje? Taki test podstawowy chyba na jedno, czy nie, na dwa użycia. Nie sprawdzam dawno ceny, ale wydaje mi się, że to będzie ze dwie dyszki, a taki test, gdzie możesz kilkadziesiąt razy to sprawdzić, czy kilkaset, kosztuje tam chyba nieco ponad stówę, że to wychodzi jakieś 50 groszy za jedno przetestowanie, więc można kupić taki duży zestaw. No właśnie, że możesz w ogóle sprawdzić, co tam jest, co lepsze. Ostatnio mi koleżanka, bo byłyśmy na festiwalu na początku tego miesiąca i mówiła, że w Warszawie jest teraz jakaś piguła,
która jest sprzedawana jako M-ka i robiliśmy właśnie test tej substancji i te testy wykazują tam 700 czy 800 różnych substancji psychoaktywnych i ta pigułka nie zareagowała na nic, na nic. A była sprzedawana jako M-ka, coś co teoretycznie wszyscy tam wiesz. No, no dobra, jak to używa, i teraz no tak. I co, i do śmieci. No. Okej, okay, no ale w sensie takim, że teraz to dobrze, bo właściwie sprzedali wam witaminę C i... No ona i powiedziała, że nie będzie, znaczy ona powiedziała, że tam, no że też tam kupiła to ze znajomą i od razu do niej zadzwoniła, wywal to do śmieci i w ogóle daj spokój, bo to na nic nie reaguje, jest sprzedawane niby jako M-ka. No mało prawdopodobnie, no żadna z jakby z naszego otoczenia nie zdecydowała się absolutnie sprawdzać, co to jest, wiesz, na własnej głowie. No ale podejrzewam, że jest mnóstwo osób, które będą, zresztą ludzie w ogóle nie są tym zainteresowani. No dzieciaki, nawet nie dzieciaki, taki najbardziej hardkorowy przykład, z jakim ja się spotkałam, to właśnie będąc na festiwalu, takim, na którym jest naprawdę bardzo dużo różnych substancji, leży, wiesz, pakiet z kolorowymi pigułkami w środku, podchodzą ludzie, o, znaleźliśmy piguły, otwierają i zjadają. Mhm. Wiesz, jakby w ogóle nie ma znaczenia, co by tam było w środku. Mhm. A mógłby być, wiesz, mógłby być jakiś silny psychodelik połączony ze stymulantem i kilkadziesiąt godzin, wiesz, jakiejś takiej naprawdę ciężkiej fazy, a później pustej stymulacji. Ludzie nie są tym zainteresowani bardzo często. No i... Mocny psychodelik połączony ze stymulantem. Tak, no słucham, cóż to jest takiego? No, była taka, to się nazywało, chyba TVP straszyło narkotyk zombie. Alfa PVP i to była taka substancja, która zaczynała się właśnie takim psychodelikiem, no tam kwas, prawda, trwa od 12 do 14 średnio godzin i mniej więcej to takie było działanie jak na kwasie, ale tak jakbyś to połączył z amfetaminą, czyli nie dość, że masz tam jakieś różne, wiesz, takie psychodeliczne wizje, trochę może i ci się kolory pozmieniają, trochę jak taki mig, no głównie jak po kwasie, a do tego takie bardzo silne uczucie takiego pobudzenia. I później, po kilkunastu godzinach potężnej właśnie takiej psychodelicznej fazy, na przykład przez kolejne 20 nie jesteś w stanie zasnąć. I po prostu chodzisz. I cię nosi i już ludzie płakali z bezradności, z wycieńczenia psychicznego, z wyczerpania, bo nie jesteś w stanie się uspokoić, nie jesteś w stanie z tego skończyć. To tak jakbyś sobie wyobraził super silną psychoaktywną substancję o w twoim przeżyciu nie skończonym działaniu, które trwa godzinami, na przykład, no wiesz, właśnie 40 godzin na przykład taka substancja. No dobra, a co ten, gdzie powinien człowiek pójść, jak się takie kurwa coś dzieje? Co, do szpitala biec? Czy, no, najlepiej by było, mimo wszystko, najlepiej iść na SOR, a już w ogóle najlepiej iść na SOR, no tak, najlepiej po prostu jechać na SOR i też ważna rzecz, jeżeli na przykład jesteśmy na imprezie i komuś dzieje się coś złego, i ta osoba nie jest w kontakcie, nie wie jak się nazywa, nie wiem, nie wie gdzie jest, zaczynają się dziać jej złe rzeczy, zawsze lepiej wezwać pogotowie, niż potem naprawdę martwić się, że ktoś przedawkował, prawda? No, to nie jest nigdy przyjemne, jak ratownicy medyczni przyjeżdżają, mogą przyjechać na takie wezwanie razem z policją, jeśli zgłosimy, że ktoś wziął substancję, ale no po prostu bardzo jest dużo syfu, my nie wiemy, jakie ktoś tam ma, nie wiem, serce, czy jaki ma układ, wiesz, krążenia, oddychania, czegokolwiek i w takiej sytuacji naprawdę lepiej wezwać, niż nie wezwać. Bo naprawdę, no, jedno no wiadomo, to jest to, że no, może komuś stanąć życie, serce, no. Ale druga jest rzecz, no, bardzo dużo osób dostaje psychozy po takich substancjach. No i to też taka osoba powinna psychozy dostać... Psychozy co, trwałej, czy...? No, mniej lub bardziej, prawda, no, ale może tak się zdarzyć, prawda, i też taka osoba potrzebuje wtedy specjalistycznej pomocy, żeby się na przykład nie odkleić, albo nie zrobić sobie, albo komuś krzywdy, prawda, no, ludzie... Generalnie niekoniecznie jest tak, że umierasz od narkotyków, bo one same ciebie zabijają, ale jak ja sobie wyobrażę sytuację, na przykład, prawda, jakiegoś, no tak nazwijmy to przysłowie, wobec tripa, który trwa 40 godzin, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś jest na przykład w stanie zrobić sobie albo komuś krzywdę, albo na przykład sobie, żeby tylko to się już skończyło. I że mu na przykład wjeżdżają myśli samobójcze, że już wiesz, nieważne co, byle tylko to się skończyło. No i takie... A co ty uważasz w ogóle
o psychodelikach w takim pojęciu. No, teraz dużo się mówi o tym, żeby poznać siebie, o tym, że można to brać rozsądnie, że no, bardzo dużo takich różnych też płynie informacji. Nawet ja słyszałem, wiesz, od takich ludzi, od intelektualistów, od informatyków, mikrodozowanie, no to wiadomo, to zupełnie inna rzecz, ale na przykład, dobra, raz na pół roku zjeść dobry psychodelik pod okiem kogoś, kto ma tu jakieś pojęcie, kto przypilnuje nas, to jest dobra rzecz. Potem myszka została wynaleziona, komputer i cała masa innych. Powiem rzeczy. Ci tak. Co ty o tym myślisz? Po pierwsze, mega kibicuję temu, żeby rozwijały się badania nad użyciem psychodelików w psychoterapii w ogóle, w terapii seksuologicznej, w terapii par, w terapii w ogóle mnóstwa... Seksuologicznej, o tym nie słyszałem. Tak, no na przykład właśnie jeżeli ktoś ma, no nie wiem, wyobraźmy sobie, że jest w długoletnim związku, no i na przykład tam seks już nie bardzo, jakoś tak wszystko i na przykład taki trening, który gdzieś uwzględnia wspólne użycie MDMA. Mm-hmm. Po to, żeby jakoś tak wiesz. Ale kurde, bo to MDMA to jest w moim pojęciu... W którą stronę jest to, gdzie ty jedziesz? Bo ja będę jechać do centrum. Aha, no to pojedziemy do centrum. No to dawaj, to jest w górę. Dobra. No, więc jestem bardzo za tym, żeby to w ogóle wchodziło do Polski, żebyśmy mieli więcej dostępnych badań na ten temat, no i żeby też jakby kontekst legalności tego się zmienił i w ogóle można było zacząć u nas lokalne też badania na ten temat. Ale wracając do tego, o co ty pytasz, właściwie myślę, że jest tylko jedna ważna rzecz. Nie jeżeli ktoś jest pod jakimkolwiek leczeniem psychiatrycznym. To znaczy, mam wrażenie, że to jest jedyna rzecz, która wyklucza taką sytuację. Mhm. W tym sensie, że jeżeli ktoś jest na jakichkolwiek lekach, jest w procesie, nie wiem, psychoterapii albo leczy się u psychiatry, to najpierw leczenie, a później wszystko inne. W takim sensie, że jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia, wiesz, depresyjne albo zaburzenia osobowości, to lepiej się podleczyć, wyleczyć, wiesz, ustabilizować swoją sytuację psychologiczną i wtedy, proszę bardzo, prawda? Ale nigdy bym nie traktowała żadnych substancji psychoaktywnych jako na przykład panaceum na moje problemy. W tym sensie, że na przykład właśnie ktoś cierpi na zaburzenia lękowe, to zacznie brać, no właśnie, weźmie psychodeliki, żeby go to jakoś, nie wiem, ozdrowiło. No, to w tę stronę nie. No dobra, ale ja właśnie na przykład oglądałem teraz serial na Netflixie. Nie pamiętam, czy to było Open Your Mind, czy jak to się tam nazywało. No ale właśnie poświęcony psychodelikom, tam właśnie no mówili, zresztą to o czym ty mówisz, o tych badaniach, no to one właśnie mówią o leczeniu depresji. No tak, ale wszystkie te badania mówią w kontekście takim, że jesteś prowadzony przez specjalistę, no że tak, ten specjalista tak. Też jest, wiesz, jakoś przygotowany, wykształcony i jakoś wyedukowany, no a nie, że to jest taka sytuacja, że ty sobie sam bierzesz, żeby ozdrowieć i cię pilnuje kolega, no bo... Czy w Polsce jest miejsce, gdzie legalnie można wziąć kwasa? Nie. Nie ma takiego miejsca. No bo znaczy nie, przepraszam, zmieniam moją odpowiedź. Wziąć możesz, bo w Polsce nie jest karane używanie. Możesz być pod wpływem. Okay. Nie możesz kupić i nie możesz sprzedawać. Ale mi bardziej chodziło o co innego. Ale nie ma terapeuty, który powie, leczę ludzi. Tam jest ślepa uliczka. Nie jest. Przejeżdża się tak bokiem, nie. Nie wiedziałam, a chodzę tutaj z psem na spacer. No chyba, że ja coś pomyliłem, ale jestem przekonany, że nie. Zaraz ci pokażę. Patrz, znasz albo, moją ośkę lepiej niż ja sama. Albo się przekonam, że nie mam racji. Więc nie ma takiego miejsca, żeby oficjalnie ktoś prowadził taką terapię. No bo w Szwajcarii na przykład właśnie w owym dokumencie, zresztą nie tylko to w innych też książkach o tym czytałem, że są właśnie takie miejsca, gdzie tak. Nawet można się poddać jako ten ewentualnie królik doświadczalny, tak. Że to jest, się rozpoczyna. No ale u nas, widzisz, no to teraz na przykład z mojej pozycji, prawda, że ja mogę być psychoterapeutką, mogę sobie pojeździć na przykład na konferencję, albo mogę pojechać sobie na szkolenie do Stanów Zjednoczonych, gdzie się nauczę, przepraszam, takiej procedury, jak to podawać, jak to obsługiwać, o, elegancko, no. I co z tym robić. No i potem wracam do Polski,
gdzie posiadanie tej substancji, a już pomijam jakby podawanie komuś, jest totalnie nielegalną sytuacją, więc ja i tak nie mogę tego zrobić. Szczególnie jako psychoterapeuta, który no jakoś powinien być skontaktowany z rzeczywistością i jednak no jakoś, wiesz, sam nie naginać na przykład prawa polskiego. Więc dopóki u nas to, wiesz, to są takie rzeczy połączone. Jedno to jest ta psychoterapia, rozwój tych badań i to, o czym mówisz, a drugie to jest cała taka praca na rzecz narkopolityki w naszym kraju. Mhm. Że jak one się nie połączą, no to nic z tego nie będzie, prawda? Słuchaj, zrobiłbym jeszcze małą przerwę i zaraz wrócimy do tematu, no. Bo tutaj chciałem jedną rzecz sprawdzić no i będziemy powoli kończyć. Dobra. Jeszcze rozwiniemy ewentualnie jakieś, może są tematy, dobrze, o które nie zapytałem, a uważasz, że warto było o nich porozmawiać. Dobrze. Dobra, proszę Państwa, powrót. Myśmy zrobili małą przerwę na herbatkę i no, naturalnie wyszło, że kontynuowaliśmy ten temat, więc powinniśmy jeszcze przerobić parę rzeczy. Mówiłaś mi o problemie z seksem i narkotykami wśród osób homoseksualnych i powiedziałaś, że no, według wszelkich badań, statystyk, tak jak to zrozumiałem, to jednak jest on większy niż u osób heteroseksualnych. Możesz ten temat omówić szerzej? Tak, no kluczowe jest właściwie, jak myślimy o chemseksie, zrozumienie tego, że... Bo ja przepraszam, że się wtrącę, ty mówiłaś o tym chemseksie, tak to się nazywa? Tak, chemseks. Okay. Chem od chemii. No i seks od seksu, albo seks z chem, okay, prawda? Czyli... To on dotyczył osób homoseksualnych, nawet, tak? Czy hetero też? Bo... Nie, nazwalibyśmy to szerzej, głównie dotyczy mężczyzn mających seks z mężczyznami. No bo może być tak, że ktoś określa się jako osoba heteroseksualna, nawet, nie wiem, żyje sobie w heteroseksualnym związku, ale na przykład ma też seks jako mężczyzna z mężczyznami, to jest takie pojęcie, to jest które... biseksualny wtedy, tak? No tak, ale nie zawsze musi się tak identyfikować jako bi, jako homo, seksualny. To bardziej chodzi o to, jakie ma zachowania seksualne. No i to jest taki właśnie termin, który w Londynie został jakoś pierwszy raz ukuty, tak bym to nazwała. Tam jest też taka największa klinika właśnie działająca na rzecz leczenia chemseksu, czyli właśnie takiej połączonej terapii. No ale to, o czym rozmawialiśmy, no to głównie właśnie dotyczy zrozumienia tego, że no, zazwyczaj seksualność osób homoseksualnych zupełnie kształtuje się inaczej niż osób heteroseksualnych. Czyli po pierwsze, no, mamy, nie wiem, właśnie są nastoletnie osoby, no to jeżeli jesteśmy, nie wiem, dziewczyną, a spotykamy się z chłopakiem, no to najczęściej spotykamy się, nie wiem, w domu, nie musimy ukrywać tego, że się, nie wiem, sobie podobamy, że ze sobą chodzimy, jakieś tam, nie wiem, pierwsze dotykanie się, całowanie czy seks mamy, nie wiem, w swoim albo w chłopaka, albo dziewczyny domu, że to w ogóle nie ma takiego napiętnowania, że coś z tym jest nie tak, no taka jest naturalna kolej rzeczy, prawda, a bardzo często pierwsze doświadczenia osób, no szczególnie właśnie mężczyzn, no są takie, że to jest na przykład ktoś poznany w internecie, ktoś dużo starszy, to są bardzo często doświadczenia właśnie nadużycia seksualnego, że to jest gdzieś w jakichś takich pochowanych miejscach i to jest takie, wiesz, jako młoda osoba skrywasz taką ogromną tajemnicę, nie wiesz trochę, co się dzieje, czujesz, że jesteś jakiś niepasujący. No niekiedy jesteś właśnie jeszcze z takiej bardzo katolickiej rodziny, gdzie to w ogóle jest najgorsze, co może być i przeżywasz taki poważny dramat wewnętrzny dotyczący samego siebie, że to jest coś, na co nie masz wpływu, co jest dla ciebie zupełnie naturalnie, a jednocześnie no masz do tego mega negatywny stosunek, taki wewnętrznie. No i później, jako dorosła osoba, której w ten sposób kształtowała się seksualność, że coś z nią było nie tak, że ona musiała być jakaś w ukryciu, że ona musiała właśnie być jakaś taka, nie wiem, z przypadkowymi osobami, bo się akurat jakaś taka trafiła, albo jakoś nadużywające, no to później jakoś to doświadczenie z tobą zostaje na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest taka, bym to powiedziała, bardziej biologiczna, że nasz organizm też trochę się warunkuje,
warunkuje na przykład na sytuacje, w których mamy orgazm, no, że zapamiętujemy to jako coś szczególnie przyjemnego, prawda? No jeżeli ktoś miał na przykład pierwsze doświadczenie i pierwszy orgazm w jakiejś takiej sytuacji, właśnie na przykład nadużycia seksualnego, no to jakoś taka pamięć ciała i tej sytuacji zostaje w tej osobie. Ona z jednej strony postrzega, że to było jakoś przekraczające granice, no ale z drugiej strony na przykład pierwszy raz właśnie miała w takiej sytuacji orgazm, więc zapamiętuje to jako coś przyjemnego, prawda? Więc to jest na tym poziomie takim, nazwijmy to roboczo-biologicznym, no a z drugiej strony masz całą jakąś ocenę moralną własnej seksualności, z którą jest coś nie tak i ona jest jednocześnie dla ciebie naturalna, a jednocześnie w jakimś sensie jej nie akceptujesz. No i to jest to właśnie, o czym gadaliśmy na przerwie na herbatę, czyli tej zinternalizowanej homofobii, tak to nazywamy. Zinternalizowanej, czyli gdy ktoś jest homofobem, będąc homoseksualistą, tak ty mi to wytłumaczyłaś. Tak, no tak, tak, prawda, że ja jako osoba homoseksualna postrzegam homoseksualność jako coś gorszego niż heteroseksualność, że jakby mam do tego negatywny stosunek, mam do tego jakieś negatywne emocje, czyli tak naprawdę mam ten negatywny stosunek do samego siebie. A czy ty myślisz, że są miejsca teraz na świecie, gdzie jest już taka akceptacja, że ktoś, kto rodzi się osobą homoseksualną, totalnie nie ma żadnego uprzedzenia do siebie, ale takie zerowe i że dowiedział się o tym, że coś jest nie tak w ogóle, jak miał, nie wiem, 30 lat, że tam gdzieś, kurde, na końcu świata to uważają, że to jest w ogóle beznadziejnie i tak, naprawdę, a tam gdzie indziej jedzą psy, a okej, no jest takie coś możliwe, czy tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy są homoseksualni, będą mieli to mniejsze czy większe obciążenie z tego względu, że no mi się wydaje, że nawet w jakimś cholernym, wyluzowanym, nie wiem, tam San Francisco czy nie wiem czym, to dalej to jednak chyba ty słyszałaś o tym, że są ludzie, którzy się to bardzo nie podoba, a są ludzie, którzy za to mordują ludzi w ogóle, tak? Jak w Czeczeniu, tak, na przykład. Oczywiście. No, myślę, że takie osoby w moim czy w twoim wieku to nie ma chyba takiego miejsca, ale teraz te, które teraz się rodzą, albo te, które teraz są nastolatkami, to w Europie, wiesz, w takich miejscach jak Hiszpania, czy może nawet nie bardziej kraj, nie tak bym to określiła, bardziej bym określiła to przez pryzmat miast. Może szkoły nawet. Tak, może też, ale no przede wszystkim też jakby rodziny, z której pochodzisz. No jeżeli twoi rodzice są już jakby osobami, które to nic nie robi i które od zawsze cię uczą, że to nie ma żadnego znaczenia, to masz, totalnie masz szansę na to, żeby dla ciebie też to nie miało znaczenia w twoim najbliższym środowisku. No ale wiesz, chociażby pojedziesz gdzie, nie wiem, no nawet jesteś, nie wiem, w małżeństwie, jako dziewczyna z dziewczyną, czy chłopak z chłopakiem, możesz być z cywilizowanego, nie wiem, Barcelony, Kopenhagi, Londynu czy Berlina, ale pojedziesz do jakiegoś innego kraju i tak doświadczysz tego, bo na przykład w Polsce włączysz. Nie będzie uznane to, że wy jesteście małżeństwem i jak w Polsce coś tobie się stanie, to twój mąż czy twoja żona no nie wejdzie do szpitala i się nie dowie, nie wiem, jaki jest twój stan zdrowia, więc no, nie ma... Nie do końca taki jest, to znaczy w sensie takim, że nie zawsze tak jest, że tam się nie można, że zawsze trzeba być rodziną w tym szpitalu. No tak, ale to tak, ale wiesz, ale chodzi mi, że będą twoje prawa ograniczone, no. Prawda? I więc myślę, że nie ma takiego miejsca dla osób dorosłych, ale im młodsza osoba, tym większe ma na to szansę, żeby rzeczywiście jej to nie dotknęło. No ale... A mi się wydaje, że to jest jak z wiarą w Boga, w takiego jakby prymitywnego Boga, a nie jakieś coś bardziej, gdzie ludzie się zastanawiają. Jest gdzieś takie, czytałem o takich badaniach, że jeżeli do 8 roku życia zarazisz umysł konceptem tak zwanego Boga, bo oczywiście to bardzo szerokie słowo, to jest coś, czego nie jesteś w stanie w żaden sposób wyplenić z tej osoby do końca. Tak. I teraz ja sobie pomyślałem tak, no to chyba nie ma ani jednej osoby, która by gdzieś chociaż lekko nie miała tego wirusa w swojej krwi, no bo przecież no w jakiej byś się rodzinie nie urodziła, agnostycznej, ateistycznej, czy cholera wie jakiej, to no to przecież wychodzisz na wiesz, gdziekolwiek, jak ktoś mówi, a Bóg to coś tam tego, jaki
Bóg, albo dzięki Bogu ktoś mówi. Mm-hmm. Dzięki komu? Tak, no tak, a kto tak, to jest? Tak. No jak to, nie wiesz, to jest Bóg? Tak. No nie, no ale to my zawsze jesteśmy, wiesz, przede wszystkim to nas kształtuje nasza najbliższa rodzina i ty możesz mieć spoko rodzinę, ale tak jak mówisz, pójść do jakiejkolwiek innej szkoły, wyjść na ulicę, włączyć telewizję, pojechać do innego kraju i zawsze z tym się spotkasz. Nigdy, póki co nie ma nigdzie takiego miejsca, żeby te prawa były rzeczywiście całkowicie równe, żeby to nie miało znaczenia, żeby to nikogo, wiesz, nie grzało w tym sensie, że to jest jakieś nie takie, jak powinno być, więc no niestety nie rysuje się to kolorowo i dlatego te osoby są dużo bardziej na to narażone, właśnie dlatego używają do tego substancji, żeby trochę się tak wiesz, odkleić, odłączyć, żeby tak, no wyobraź sobie sytuację, że jakaś ważna i naturalna dla ciebie część twojej osobowości i ciebie jest przez ciebie samego w ogóle nieakceptowana, gardzisz nią, nienawidzisz tego, a z drugiej strony no próbujesz jakoś być, nie wiem, wyautowaną osobą, na zewnątrz być okej ze sobą, a jednocześnie jesteś cały czas w tym konflikcie. To jest psychologicznie bardzo skomplikowana sytuacja. Ja też tego wcześniej nie powiedziałam, ale ja ogólnie jestem psycholożką i psychoterapeutką po skończonym szkoleniu też seksuologicznym i terapii uzależnień, więc jakby nie tylko mam taki kontakt z ludźmi na poziomie no właśnie edukacji czy takiego rozmawiania na takim bardziej ogólnym poziomie, ale słyszę to też, ale słyszę to też w takim, no jakby już bezpośrednio w gabinecie, no i te historie są bardzo takie, wiesz, no trudne i poruszające, no ale ja bardzo się cieszę i w ogóle, wiesz, że mieliśmy też okazję w ogóle o tym pogadać, no bo też rozumiem, że część na przykład twoich obserwatorów jakby być może usłyszy o tym pierwszy raz jakoś tak bardziej pomyśl, wiesz, takiego... No dobra, a na przykład no dobra, bo ja nawet myślałem, że to są do rozgraniczenia pewne rzeczy. Okej, okay. No to proszę bardzo, jest taka osoba, która, jak ty powiedziałeś, że oni zaczynają w piątek, kończą w poniedziałek, mm-hmm. Jest to po prostu jedna wielka orgia homoseksualna, powiązana są z masą używek, do tego jeszcze z tym obciążeniem winą i tak dalej. I co wy dla tych osób chcecie zrobić, bo no tak, no, nie chodzi o to, żeby nie byli homoseksualistami, bo nimi są i nagle nie zostaną kimś, kim nie są. Co w ogóle dla tych ludzi robicie? Głównym celem jest to, żeby taka osoba mogła znowu mieć trzeźwy seks, nie stygmatyzowała go jako gorszy, nie stygmatyzowała siebie i na powrót mogła cieszyć się swoją seksualnością i seksem z drugą osobą czy trzecią bez substancji. Żeby była w stanie na trzeźwo wejść w sytuację taką i być w miarę z niej zadowolona, bo jak wiemy, no nie zawsze seks jest tylko satysfakcjonujący, no może też być frustrujący, prawda, ale głównym celem jest przywrócenie trzeźwej seksualności. Nie chodzi o to, żeby ktoś nie używał nigdy narkotyków, nie używał żadnych substancji, ale żeby jego życie nie było zagrożone, żeby nie używał tego przez 3 dni, najpierw to się startuje, wiesz, z tej pozycji, to może nie 3 dni, a 1, żeby to jakoś skrócić, zmniejszyć i po to, żeby ta osoba mogła wejść w relację z drugą osobą i czuć się w relacji homoseksualnej No dobra, a słuchaj, ten problem przecież to nie jest tak, bo teraz też, żeby ludzie tego nie złapali, że teraz homoseksualiści to tylko banda zboczeńców i tak dalej, a przecież ludzie nadużywający seksu i narkotyków, no też są heteroseksualni. No ja też opowiadałem publicznie o moich problemach z prostytutkami i no mnie odciął od tego tak naprawdę strach. Ja rzuciłem to dlatego, że po prostu doszedłem do punktu, w którym mnie tak schizowały badania i w ogóle wszystko, że stwierdziłem, nie, no ja nie mogę, jak chcę zdrowo żyć, chcę jeszcze kupę rzeczy zrobić zajebistych i to było dla mnie tym punktem. Natomiast, no właśnie, tacy ludzie z takimi problemami też przychodzą i jeszcze przeżyłem, że rozwinę ten temat, ale jakiś kumpel mi pokazał taki artykuł trochę na zabawnie, bo jakby, no, żeby było jasne, to są
rzeczy, problemy czy nie problemy, ale rzeczy, z którymi się spotyka cała masa ludzi i to wykonujących też normalne, porządne czy nawet ciekawe zawody i nieciekawe, no nieważne. Natomiast chodzi o to, że no, to też był mój kumpel, który lubił imprezować i mi mówi, słuchaj, patrz, rzece. I tam był taki opis, że cóż mogę powiedzieć o seksie bez narkotyków? Jest to coś takiego, jakbyśmy do niedawna byli w krainie pięknych jednorożców, kolorowego świata, w którym wszystko jest magiczne, niesamowite, cudowne, każdy dotyk wyzwala jakieś nowe uczucia. Nagle wleźliśmy na jakąś polanę pełnego zwykłego bydła, jakiegoś bagna i kupa nudy. No, no i widzisz, no i chodzi o to, żeby dzięki terapii i wszystkie prawie terapie seksologiczne na tym się opierają, że tak jak substancja pozwalała ci jakieś przekraczać na przykład, nie wiem, swoje granice, być bardziej śmiałym, otwartym na różne rzeczy, żebyś ty mógł robić te wszystkie rzeczy bez tego. W takim sensie... No nie, ale słuchaj... Ale to wymaga dużo ale to nie chodzi więcej wysiłku, bez tego. No. No nie, ale bo to nie chodzi bez tego, no to słuchaj, to nie chodzi o to, że a ktoś ma tam sobie jakiś fetysz i teraz, no, to musiałeś się schlać, żeby powiedzieć... No, ale bardzo często tak. No dobrze, ale musiałeś się schlać, żeby powiedzieć dziewczynie, żeby tam jakiś twój fetysz zrealizowała. Okej, często tak, ale powiedzmy, że w którymś momencie dochodzi do takiego czegoś. No dobra, ty, ja nie mam problemu żadnej, ty, Kaśka, kurna, róbmy to, śmo, kurna, lubisz tak? Nie, nie lubisz? No dobra, a ja lubię. No, ty zboczenie, co jest? Nie pierdol, Kaśka, dobra, ten. I możemy dojść nawet do takiego czegoś, ale jest zwykła rzecz, no, po... wzięciu pewnych substancji, najgłupsza rzecz, taka jak dotyk, jest wyjątkowa. Nie chodzi już o to, co tam kto wymyśli, tylko dotyk zwykły, to jest, dotykasz i o ja pierdziu, no ten cycek, to o Jezus Maria, no nie? A ten tyłek, o, no, a nagle taki cycek, taki tyłek. No ale to widzisz, no bo to chodzi o to, żeby zobaczyć, że to jest... Mimo wszystko to jest jakoś, wiesz, dużo więcej niż tylko to, żeby się jakoś dotknąć i jakoś tak sobie to przeżyć, bo możesz to robić w takim sensie od czasu do czasu, ale jeśli więcej szkód masz z tego używania niż korzyści, no to chodzi o to, żeby przywrócić też satysfakcję z trzeźwego seksu. No ale to nie jest prosta sprawa, no. Powiedz mi teraz tak... Zdaję sobie z tego sprawę, bo to są też rzeczy, które znałem, także dochodzę do normalności, ale chciałbym się zapytać, o czym myśmy w ogóle jeszcze nie rozmawiali, bo i tak na przykład na sam koniec chciałabyś szybko powiedzieć, nie rób takiej miny pełnej żałości wobec mojej osoby, nie, kurwa, wszystko nie, u mnie okej. Okay. Zwariowany. Nie, myślę, wiesz, no. Ja myślę, że wszystko po trosze obgadaliśmy, to jest bardziej o to, żeby pokazać, wiesz, różnym osobom, znaczy no, tym, co nas będą oglądać, żeby, chodzi o to, żeby zawsze o różnych rzeczach, które, jak chcemy coś ocenić, i chcemy zrobić jakąś ocenę moralną, że a geje to są tacy, a HIV to ćpuny, a narkomani to coś tam, to żebyśmy zrobili taki, wiesz, jakoś otworzyli swoją głowę, że za różnymi zachowaniami stoi jakaś tego przyczyna. To znaczy, że to bardziej chodzi, wiesz, to jest taki przelot przez różne tematy, żeby móc zobaczyć, że coś jest pod spodem, że to nie jest wszystko takie sztywne, do ocenienia, do stygmatyzowania, bo każdy z tych tematów, i HIV, i osób homoseksualnych, i narkotyków, i zaburzeń seksualnych, czy zaburzeń psychicznych i całej psychoterapii więcej, jest o tym, że coś jest pod spodem. Tam jest jakaś jedna konkretna, realna osoba, która coś tam sobie przeżyła i że zanim zaczniemy wylewać jakieś właśnie szambo albo jakąś ocenę moralną, to żeby po prostu się zastanowić chwilę, co takiego na przykład się dzieje, że tą grupę dotyczy to bardziej, albo tą mniej, żeby takiej wrażliwości nabierać na różne tematy. Na koniec grzecznie i empatycznie tak. Czy dla tej bandy z boków, szaleńców, pojebusów, pedałów, lesbijek, heteroseksualnych z boków, nieważne jeszcze kogo, wiesz, że specjalnie to teraz przeginam, jest jakaś nadzieja? Jest nadzieja i życzę, ja bym chciała, żeby wszyscy mogli trafić do kogoś, kto, do nieba. Wiesz, tak, do nieba, ale też... Którym to wszystko będzie można robić, tak. Co lubicie, tylko nikt nie będzie się o to przypierdalał i nie będzie się traciło zdrowia. Dokładnie, tak, i pieniędzy. No więc z tą myślą skończmy. To jest bardzo dobra myśl, to jest bardzo dobra. Jest nadzieja, dla wszystkich perwersyjnych ludzi też jest nadzieja.
No to dobrze. Słuchaj, pod filmem są opisy i miejsca przede wszystkim, gdzie możecie się zgłosić, jeżeli wasz styl życia wam przeszkadza. Wam przeszkadza. Bo jeżeli wasz styl życia wam nie przeszkadza, to... To śmiało. No i jeszcze dobrze było, żeby innym też nie przeszkadzało. Tak. To bardzo ważne. Czasami nawet ważniejsze niż wy, a może nie, cholera wie, musiałbym się dłużej zastanawiać. Ale jak się ktoś z was zastanawia, czy mam problem, czy nie, to napiszcie. To wtedy wspólnie ocenimy, na jakim ale to stoją. Już na początku stwierdziliśmy, to je macie. Słuchaj, Werka, bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, gość. Super, cieszę się, że się udało. To był wasz specjalny prowadzący Wini.